Well, a tragedy is unfolding. Most people will see tragedies only when it comes with a bang. But if you're sensitive, you can see it happening all around you. Cześć, witajcie. Witam się z wami tymi mocnymi słowami Sadhguru, którego miałem przyjemność oglądać w ostatnich dniach. Nie na żywo oczywiście, na YouTubie oczywiście. Ta obecna zimowa aura i świat, na który patrzę, sprawiają, że noszę w sobie jakiś taki smutek czy coś w rodzaju, wiecie, zimowej deprechy. I chociaż powtarzam sobie, że życia nie można brać na zbyt poważnie i staram się raczej żyć i być w pozytywnej aurze, to tak czy siak gdzieś tam w środku coś mnie drąży. I mam w ogóle dylemat, czy dzielić się z wami tymi wszystkimi, wiecie, no... Nie chcę siać dalej tych przytłaczających dość emocji i choć z drugiej strony to właśnie dzięki tym na pierwszy rzut oka negatywnym stanom ja osobiście zawdzięczam swoją energię do działania i jakieś poczucie sensu na swojej drodze. I gdyby nie strach, nie złość, gniew, smutek, pewnie by mnie tu nawet nie było. Siedziałbym dalej w miejskim wyścigu szczurów i gonił ślepo za pieniądzem. A tak, pomimo tego wewnętrznego bólu istnienia, jestem tutaj i staram się zrobić coś inaczej. Coś, co sprawi, że świat wokół mnie stanie się lepszym światem. Te uczucia i świadomość obecnej sytuacji sprawiły, że zacząłem zadawać sobie masę pytań. Od tych banalnych, po te bardziej filozoficzne. Czy ta żywność na pewno jest zdrowa? Co jest w życiu najważniejsze? Czy aby na pewno tak chcę żyć? Kto stworzył to wszystko? Dlaczego? Dlaczego i jaki jest sens w ogóle? I pewnie na większość z nich nie znajdę odpowiedzi, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Jestem i jestem wdzięczny za ten smutek, za złość, za wszystkie te emocje i pytania, które mnie tu doprowadziły i dzięki którym stałem się prawdziwym człowiekiem, cokolwiek to może znaczyć. No dobra, ale nie o tym. Chciałem się z wami dziś podzielić materiałami, które uważam za wartościowe, filmami, które miałem przyjemność oglądać w ostatnich dniach i które uważam, że są warte naszej uwagi. What we want to plant is 2.42 billion trees. So when is this going to happen in 100 years? Zacznę od Sadhguru, którego kojarzyłem wcześniej z kilku wypowiedzi z YouTube'a. Moją uwagę przykuł dopiero, kiedy dowiedziałem się o ruchu Save Soil, który podkreśla, jak istotną rolę odgrywa gleba w ekosystemie i w naszym życiu. W końcu ta kilkudziesięciocentymetrowa warstwa gleby to wręcz magiczna substancja, na której opiera się całe życie na tej planecie. I gdyby nie ona, moglibyśmy zapomnieć o świecie, jaki znamy. A obecnie degradacja gleby następuje tak szybko, że mówi się o tym, że zostało nam jakieś 30 sezonów upraw. Kumacie, 30 lat i skończy nam się gleba na planecie Ziemia. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie będą skutki takiej sytuacji. Do Sadhguru wrócimy jeszcze za moment, natomiast najpierw przybliżam postać Andrew Millisona, który od lat tworzy cudowne materiały edukacyjne. Możecie go kojarzyć, jak na swojej tablicy objaśnia aspekty projektowania permakulturowego, czy zabiera nas w podróż w przeróżne zakątki świata i przeróżne regeneratywne projekty toczące się na planecie. Warto zajrzeć na jego kanał i wsiąknąć tam jak woda w próchniczą glebę. Ale teraz łącząc te dwie postacie, polecam wam ostatni materiał z Sadhguru i inicjatywą posadzenia 2,5 miliarda drzew. Nie miliona, tylko miliarda drzew w Indiach. Andrew zadaje na nim pytanie o świątynie zbudowane tysiące lat wcześniej wzdłuż rzek w Indiach oraz ceremonie, które się z nimi wiążą i odpowiedź Sadhguru trafia po prostu wprost do mojego serca. Polecam wam serdecznie. So these things were built because they are clearly, the sages clearly understood without emotional involvement of people. Nothing can be protected for long term. Only things that you strongly emotionally connected to, you will take care of for the rest of your life, isn't it? All other things, today you may care for it, tomorrow you'll dump it. Only where you're deeply connected emotionally, that's what stays with you for life. So they invested in this
people's emotion, being strong about it. In 3 days, if there's no water to drink, will water become your god? Yes or no? Kolejnym cudownym filmem dokumentalnym jest film Living Wild, film o Lynx Wilden, jeśli dobrze wymawiam imię i nazwisko, instruktorce życia na wolności oraz grupie młodych ludzi, którzy pod jej skrzydłami i jedynie z przedmiotami, które udało im się samodzielnie wytworzyć, rozpoczynają wędrówkę, tak jak to robili nasi przodkowie tysiące lat temu. Bez metalu, plastiku, szkła, odziani we własnoręcznie uszyte ubrania ze skóry, zdani tylko na siebie i swoje umiejętności i naturę. Cudowne dzieło. Nie wiem, czy coś trzeba tam dodawać. Myślę, że po prostu obejrzyjcie, ale to jest tak piękny materiał, na którym jakby nie ma tych wszystkich, wiecie, przedmiotów codziennego użytku i tych bodźców tej. Tam bądź co bądź jest akcja, ale nie taka, jak znamy z filmów, wiecie, Marvela, czy cokolwiek innego, jakiegoś Jamesa Bonda. Jest bardzo mało bodźców i to jest takie mocno uspokajające, do tego te wszystkie przemyślenia, które idą razem z członkami wyprawy, z tymi ludźmi, którzy tworzą tam jakieś takie cudowne plemię, łowcy, zbieraczy. No dobra. I kolejną produkcją jest Gaia Land. Gaia Land to dokument o historii grupy młodych ludzi i ich charyzmatycznym przywódcy. Wszystko zaczyna się we Francji na przełomie lat 60. i 70., kiedy to w odpowiedzi na pogarszający się stan planety młodzi idealiści porzucają swoje dotychczasowe cywilizowane życie i rozpoczynają swoją podróż. Żyją wspólnie w ogromnych tipi, w centrum Paryża w ogóle, żywią się wyłącznie wegańsko, grają na bębnach i tańczą przy ogniskach. I kierowani przez tajemniczego, rdzennego Amerykanina wyruszają w pierwszą wędrówkę w ogóle dookoła świata, starając się realizować, można by powiedzieć, utopijny plan takiego radykalnego życia w zgodzie z naturą. No i Gaia Land to 4 ponad 50-minutowe odcinki i chociaż po pierwszym można czuć się mocno zainspirowanym, to pozostawia on nutkę niepewności. Sporą nutkę, bym nawet powiedział. Nie chcę wam za dużo zdradzać, ale tak, te emocje, które mi towarzyszą, one bardzo mocno się chyba tam wzmacniają podczas kolejnych 3 odcinków. Ale no... Nie, nic nie słyszeliście, polecam, warto zapoznać się. Nie chcę używać takiego słowa, które od razu się tam pojawia po obejrzeniu, może nie od razu, ale w którymś etapie, słowa na S, żeby też nie zdradzić wszystkiego, ale tak, jest to ciekawy materiał w każdym razie. Na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że te produkcje umilą wam trochę te zimowe dni, tak jak mi. I co, trzymajcie się do następnego razu. Heja. Tuntui siltä, että tämä koko porukka elää ihan kulutusyhteiskunnan ulkopuolella. Se intiaanikulttuuri oli läsnä, mutta nämä ihmiset näytti heti, että ne on ympäri maailmaa eri kulttuureista olevia ihmisiä. Alors quand j'ai mon ami qui m'a dit on vit comme les Indiens, j'ai pff, c'est ça que je veux. Le mode de vie indien. Moi, j'ai un témoignage à faire, j'ai rien à cacher. J'ai assumé ce que j'avais à assumer, on me l'a fait payer très cher, mes choix. Moi, j'ai pas de regrets. Et moi, j'ai manipulé personne. Je sens bien que la majorité des gens ne voulaient pas parler. Donc, c'est l'occasion d'en parler. Voilà, une fois pour toutes. Une bonne fois pour tout, je dirais. Moi, je voulais pas en parler, je voulais garder ça tel que moi je l'avais vécu. J'ai vécu ce que j'ai vécu et rien ne peut le changer. Donc, je peux le penser dans tous les sens. Je peux penser c'est bien, je peux penser c'est mal, je peux penser ça aurait dû, je peux penser à quoi ça sert.